Hej, cześć. Z tej strony Wojciech Szczur. Dzisiaj pokażę Wam, jak zainstalować mod do GTA 5 LSPD. Wchodzimy sobie na stronę LSPD, wpisujemy w Google LSPD FR. Pierwsza strona, która nam się pokazuje. Wchodzimy sobie od razu. Na pierwszej stronie mamy tą modyfikację, znaczy LSPD FR. Zakładkę, jeżeli Wam wejdzie na górną stronę, tu od razu mamy miejsce, gdzie pobieramy naszą modyfikację, download this file. No oczywiście musimy zaakceptować warunki licencyjne. Wybieramy sobie pierwsze okienko, jest łatwiejsze z tego względu, że on poprowadzi nas cały setup. Tu było chwilkę odliczania, plik nam się pobiera. Ja już ten plik miałem pobrany, ale żebyście zobaczyli, jak to wygląda, całe na stronie automatycznie się zaczyna pobierać. Pobieram się taki pliczek, klikamy sobie na niego, uruchamiamy proces instalacji. Jeszcze Wam pokażę, to jest nasz katalog z grą przed zainstalowaniem. Klikamy sobie oczywiście next, next, agree, tu nic nie zmieniamy. Tutaj ważna informacja, on, jeżeli macie Rockstara albo Steama, sam sobie wykryje Waszą lokalizację Waszej gry. Natomiast ja to robię na koncie z Epica. Na Rockstarze tam powiedzmy więcej grałem i mam jakieś tam rzeczy, osiągnięcia. Wolę sobie to robić na Epicu, który jest czystym kontem. I tu już musimy wskazać mu lokalizację. Wystarczy główny katalog z grą. Klikamy OK. Instalujemy. OK. I widzicie, już nam się tutaj w katalogu utworzyły nowe rzeczy. Klikamy Finish. On uruchomi nam w tym momencie kreatora jeszcze konfiguracyjnego do Rage Plugin Hook Setup. To troszkę pomaga w zarządzaniu, myślę, że pluginami do tego. Do końca nie wiem, bo to jest jedyny plugin, który instaluję tak na dobrą sprawę na razie do GTA. To musimy zaakceptować warunki licencyjne. Najlepiej tutaj można pokazać ustawienia, niech zrobi sobie to za nas. Jest to skonfigurowane dosyć przyjemnie, więc nie ma to problemu. OK. Możemy sobie tutaj uruchomić teraz, zobaczyć, jak wygląda Rage Plugin. Pierwsze uruchomienie. Lepiej to zrobić przed uruchamianiem może w Epicu, z tego względu, że Epic troszkę nam utrudnia sprawę. Steam i z tego, co widziałem na innych filmikach, Steam i Rockstar w tym momencie, jeżeli odpalimy sobie tutaj z katalogów gry, otwiera nam się takie menu. Tu będzie nasza konsola, pluginy do wyboru, które zainstalujemy. Tam na stronie jest jeszcze właśnie więcej pluginów, więcej modyfikacji, więc można się pobawić troszkę, jeszcze więcej dodać rzeczy. Advanced Settings, tutaj nic nie zmieniamy, tutaj też nic. I tu Save and Launch pozwoli nam uruchomić grę, ale nie na Epicu. Epic niestety się troszkę z tym troszkę więcej potrzebuje kombinowania. Żeby odpalić grę na Epicu, odpalamy sobie Rockstara, odpalamy sobie Epica i z poziomu Rockstara uruchamiamy nasze GTA. W momencie, jak zacznie nam się wczytywać gra, będzie ten czarny ekran, co on zrobi. Jak ona zacznie startować, alt-tabujemy się. I uruchamiamy w tym momencie Rage Plugin Hooka, trzymając Shift. Gdzieś tam była, nie wiem, znowu mi umknęła ta informacja, gdzieś jest informacja, że trzeba niestety przytrzymać ten Shift przy uruchamianiu. W tym momencie on się tutaj nam... Aha, uruchamiał się tak. OK. Czyli save, teraz trzymamy shift, przepraszam. Save ten launch. On sobie teraz enjoy. Możemy puścić shift. No, w tym momencie nam się powinien ładować już z grą. Widzicie, w prawym dolnym rogu już jest właśnie informacja, że on się tam ładuje. Razem z grą w tle.
Musimy oczywiście poczekać, jak się załaduje cała gra. GTA przynajmniej u mnie zawsze chwilkę się niestety ładuje. I tu już mamy lekką zmianę. Jeżeli zdążymy przed, tak jak teraz ja, na samym początku uruchomić, on sobie już zacznie ładować od razu nas do tego plugina LSPD. Jeżeli na przykład uruchomimy grę właśnie do momentu, gdzie mamy wybór tryb fabularny czy tryb online, klikając na tryb fabularny, on dopiero zacznie sobie ładować te pliki z tego Rage plugin hooka, zacznie ładować sobie LSPD. Nie wiem, na ile to jest w tym momencie ważna informacja, znaczy nie ważna, tylko aktualna informacja, ale z tego co wiem, mniej więcej to lepiej nie uruchamiać gry online przy, mając te pliki, bo można wyhaczyć bana. Ok, zaczynamy naszą postacią. Teraz co? Już na minimapie widać, że coś się zmieniło. Też jest jednak inaczej, bo mamy tutaj porozkładane tarcze. Takie szeryfa. To są komisariaty zaznaczone. W tym momencie jedziemy sobie na najbliższy komisariat. Biegniemy sobie, zazwyczaj wejście, którym musimy się dostać na komisariat, jest zaznaczone właśnie tą tarczą. Podchodzimy pod drzwi i mamy przyciśnięcie, żeby dostać się na komisariat. Są komisariaty, gdzie możemy wejść do środka bezpośrednio i kierujemy się wtedy na tą tarczę, tam wejdziemy do szatni. Niebieski okrąg, tam klikamy dopiero E. I wtedy włącza nam się to menu, wejdź, go on duty, chodź na służbę. Klikamy oczywiście Enter i gra nas poprosi, że trzeba wybrać nowy charakter do trybu LSPD. Zostaniemy przekierowani do tworzenia naszej postaci. Wiadomo, ja tutaj nie będę się jakoś zagłębiał mega super w tworzenie postaci z tego względu, że jest to tylko pokazanie zainstalowania. Natomiast tak samo jak tworzyliście postać przy GTA Online, tak samo tutaj do wyboru jest oczywiście więcej rzeczy. Można też wybrać jakiś z istniejących już charakterów. Możemy sobie wybrać, z których służb będzie on sobie funkcjonował. Także jest tutaj troszkę do zabawy. Ja sobie wezmę tego Alexa Frosta, który został przed chwilą stworzony. Stworzymy sobie naszego policjanta, którym będziemy gonić złoczyńców. Wracamy znowu do szatni i tutaj mamy Police Locker, czyli nasza szafeczka i tutaj wybieramy właśnie służby, z którymi możemy sobie funkcjonować. Nie wiem, czy one się gdzieś tam później dalej odblokowują, czy nie. Wybieramy sobie mundur, tutaj też jakieś kustomizacje do munduru. Idziemy do garażu, możemy sobie wybrać pojazd, którym będziemy patrolować ulicę. Jak widzicie, jest w czym wybierać. I widzę też, że różne służby. O, bo to też różne służby wybieramy. O, i też jeszcze tutaj w różnych służbach różne pojazdy są. Więc możemy sobie wybrać odpowiedni pojazd. Jeszcze też jakieś modyfikacje. Nie o to chodzi. Akceptujemy. I zaczynamy naszą przygodę jako policjant. Od rozbijania radiowozu. Co jeszcze przydatne, klikając Escape, tutaj mamy dodatkowe, możemy sobie właśnie tu zmieniać charakter, trafić do najbliższego komisariatu, trafić do apartamentu, gdzie mieszka nasza postać, wyświetlić statystyki, jak i również tutaj są ustawienia, callouty, czyli właśnie to, tutaj właśnie są podstawowe kilka takich wezwań, do których możemy jechać. Oczywiście na tamtej stronie można pobrać sobie modyfikacje, które, pluginy, które dodają więcej tych
tych modyfikacji, co jest dosyć ważne tutaj, windy na kluczach, mamy wyświetlone, co nam gdzieś jeszcze będzie potrzebne w trakcie gry. Mam nadzieję, że było to pomocne i będziecie mogli sobie pobawić się w stróżów prawa w świecie GTA. To jak chwilę sobie pojeżdżę, to za chwilę właśnie się pojawi jakieś zgłoszenie i będę mógł zareagować i ścigać naszych złoczyńców. Mam nadzieję, że film się przyda i da wam dużo rozrywki. Pamiętajcie, jeżeli chcielibyście coś, żebym spróbował nagrać, dawajcie znać w komentarzach. Officers report 0148 on Del Perro Freeway. Gunshots reported. Code 99. All units respond. I'm at this place. Ocean 1 en route. Dispatch, perfect sight. Dispatch, perfect sight. We need backup now! Shit! I need some serious backup! Dispatch, we got eyes, we're in pursuit. Perp located, in pursuit. Dispatch, we got eyes on the perp. Nie wiem jeszcze, jak się aresztuje tych złoczyńców. Tak na dobrą sprawę, pierwszy raz odpaliłem, ale coś się udało zrobić. Zatrzymani są. Okej, miłej zabawy, kochani. Mam nadzieję, że filmik się